Cześć, cześć. Dzisiaj przygotowuję dla Was przepis na makaron z TikToka, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę oczywiście zmodyfikowałam ten przepis, ale sens i jakby założenie to samo. Dlatego będziemy potrzebowali mozzarelka, papryka, marchewka, czosnek, por, ta jasna część, śmietanka, proszę bardzo, 30 i makaron spaghetti, proszę bardzo, taka porcja makaronu. Oczywiście przyprawy, sól, pieprz, co tam woli. Zaczniemy od tego, że makaron według przepisu wrzucamy surowy do naczynia żaroodpornego. Ja nagrzałam sobie już piekarnik na 180 stopni na termoobieg, ale będę to kontrolować, dlatego że na TikToku nie jest powiedziane, ile to się musi piec. Po prostu trzeba to kontrolować. Makaron polewam sobie oliwą. Proszę bardzo, odkładam i biorę się za krojenie warzyw. Por umyty. Ja lubię por pokrojony w takie, o, takie kółeczka, dzwoneczki tak zwane. Kroję cały, bo bardzo lubię por. I tak naprawdę jest to przepis. Jeszcze przekroję sobie na mniejsze, bo Melania będzie to jadła. I tak naprawdę jest to przepis, który ma za zadanie wyczyścić wszystkie resztki z lodówki. I tak właśnie dzisiaj się to u mnie zadzieje. Dobra, tą końcówkę obschniętą już podarujemy sobie. Poprzekrajam to tak kilka razy. Por. Przesunę sobie go na tą stronę. I teraz czosnek. Ja lubię czosnek, więc czosnku aż dwa ząbki. Kto nie lubi czosnku, to niech da sobie mniej, albo niech, o, może być też cebulka, zależy. Także czosnek sobie zgniatam. Kroję w paseczki. I kroję sobie w takie, o, dosyć drobno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to też raczej dosyć szybki przepis. I można sobie go modyfikować po swojemu, więc jest mi to jak najbardziej na rękę. Dobra. Odsuwamy czosnek. Skroimy sobie resztkę papryki, która nam została. Proszę bardzo. Ziarenka wek. I teraz też kroję sobie w paseczki i w kosteczkę.
Ja lubię, jak papryka jest drobno pokrojona, bo ma ona dosyć cierpki smak. Ja nie do końca jestem człowiekiem, który uwielbia paprykę, no ale przemycam sobie tą paprykę w daniach. O. Że ta ilość w zupełności wystarczy. Przesuwam sobie. I teraz marchewka. Marchewkę umyłam, wyskrobałam i już jej raczej nie będę obierać. Pokroję ją w takie też, myślę, że takie paseczki. O, coś w ten sposób. Dobra. Przekroję sobie ją teraz też w kosteczkę, żeby jak już wszystko jest w kosteczkę, to niech marchewka też jest w kosteczkę. Ok. No to by było na tyle. O, taka gdzieś porcja warzyw. Mozzarellkę dam na końcu. Także najpierw wsypiemy sobie te wszystkie warzywka tutaj na ten makaronik. Co? Tak to wygląda. Wygląda nawet zdrowo. No ale zaraz przyjdzie do tego, słuchajcie, śmietanka i przyjdzie też mozzarellka. Także teraz to przyprawię, sól, pieprz. Trochę soli. Trochę pieprzu. Teraz myślę, że wlejemy do tego śmietankę. Tak było na TikToku. Robię tak, jak było. Także śmietanka. I do tego mozzarellka. Mozzarellkę tak porozrywam, po prostu ona się ładnie rozrywa, już nie będę się bawić w krojenie. O, tak sobie ją porozrywam. Okej. O, i tak przygotowana trafia do piekarnika. Uwaga, misiu. Teraz będziemy obserwować. Mamy 16. Zobaczymy, o której wyjmiemy ją z piekarnika. Cześć, cześć. Patrzę tutaj, jak tutaj wygląda ta zapiekanka. Taka, można powiedzieć, że to jest zapiekanka makaronowa. Wiecie, jak to jest z przepisami z TikToka. Że te przepisy są tak robione, że tam połowę rzeczy nie widać w sumie, jak to jest zrobione i człowiek potem improwizuje i tak nie do końca wiadomo, co z tego wyjdzie. No i zobaczymy. Czekamy. Dobra, kochani, mamy no 37 minut siedzi to. O! Zaparowało! No, 38 minut.
Ja to trzymam tak długo, aż ten makaron będzie miękki, no bo reszta się szybko zrobiło. I mały update, w międzyczasie dolałam trochę mleka, bo ta śmietana wyparowała i w sumie nie miał się w czym ten makaron robić. A dolałam mleka, dlatego że mleko ma po prostu mniej kalorii. No wiecie, śmietana ma 30%, a tu już jest jedna, a mleko ma zawsze 3,5 czy 8, zależy u nas. 3,5 chyba są. 3,8 chyba są mleka. W każdym razie dolałam troszeczkę mleka, żeby to jeszcze pochodziło. No i będę wyjmować, bo jest chyba gotowe, więc zaraz zobaczymy. Dobra, tak to wygląda. Nie jest źle, słuchajcie, makaron się zrobił, jest taki akurat al dente. Już smakowałam i jedynie co, trochę bym jeszcze to przyprawiła, bo jednak się takie jałowe zrobiło. Ale ogólnie spoko, nałożymy na talerz. Zobaczymy, jak smakuje dokładnie. Dobra, kochani, wygląda tak. Proszę bardzo, ja posypałam to jeszcze od góry trochę pietruszką, coś zielonego, ziarna słonecznika nieuprażone i tylko dlatego nieuprażone, że po prostu dodałam prażonej cebulki, więc żeby tak zbalansować ten smak. No, także idę zobaczyć i dam wam znać, jak smakowało. Kochani, przychodzę wam dograć tylko recenzję tego przepisu. Moje uwagi są takie, że jeżeli nie liczycie kalorii, to warto dodać jeszcze jedną śmietankę albo wtedy mniej makaronu. Nie polecam zielonej papryki, bo ona bardzo zgorzkniała podczas właśnie takiego pieczenia. A tak, to same plusy. Było pyszne. Ten makaron, on był al dente. On nie zrobił się na tak, wiecie, na 100%. Ale on był jakiś taki zupełnie inny w smaku niż jak gotuje się w wodzie. Był naprawdę taki właśnie, wchłonął te wszystkie smaki. No naprawdę super. Jak na danie, do którego nie musicie się tak angażować, że po prostu kroicie, wstawiacie i robicie inne obowiązki, super. Polecam, łapka w górę. Fajnie. A jeszcze taka uwaga, że spokojnie tą temperaturę do 200 stopni też możecie podkręcić. I myślę, że też będzie ok. No i tak. Przepyszne, przepyszne, muszę powiedzieć, że przepyszne. Najadłyśmy się z Melasią, Melasia też zjadła. Także kochani, nic innego, tylko sobie robić ten przepis. Także cześć, do zobaczenia.